Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Trzecie z rzędu, oczywiście dzięki głosom mieszkańcom, za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I trzecie z jeszcze większym poparciem, więc tym bardziej jest to takie wyjątkowe, bo rzeczywiście zazwyczaj się osiąga jakiś wynik, a potem jest już go trudno powtórzyć w polityce. Więc tym bardziej mi miło, że mieszkańcy doceniają to, co robimy, bo też chcę powiedzieć, że to takie zwycięstwo było bardzo drużynowe, najbardziej drużynowe, jakie można sobie wyobrazić. Wiele osób na to pracowało i też myślę, że to też doceniali mieszkańcy, że to nie jest jednoosobowe zarządzanie miastem, ale to jest cała drużyna, która ich słucha, rozmawia z nimi, dyskutuje i realizuje różne bardzo ambitne projekty, bo też ja byłem taki pełen obaw co do wyborów, bo wiedziałem, że ta kadencja, która mijała, była trudna. Przecież te rzeczy związane z pandemią i konflikt i wiele innych trudnych decyzji, które były. Tymczasem jednak zaowocowało to bardzo dobrym wynikiem. To pokazuje, że jest miejsce na odwagę w samorządzie. Mam nadzieję, że będziemy dalej tak zgodnie współpracować na rzecz miasta, bo ta kadencja mijająca rzeczywiście to był czas taki po prostu pracy, nie kłótni, a robienia czegoś na rzecz mieszkańców. Skład rady daje na to nadzieję. Są też nowi radni, którzy myślę wniosą nowe doświadczenia, nowe pomysły, też reprezentują nieco inne grupy mieszkańców niż do tej pory miały swoją reprezentację, więc myślę, że i nowe wyzwania się pojawią przed nami. Ale ja jestem przekonany, że sprawnie, skutecznie do przodu w interesie mieszkańców przede wszystkim i zgodnie z ich głosem, bo to też taka cecha, która od lat charakteryzuje to, co w mieście robimy. Działamy na rzecz mieszkańców i tak jak oni sobie tego życzą. To jest dla mnie duży zaszczyt i duży mandat zaufania zarówno radnych, jak również wszystkich osób, które przyczyniły się do tego, że otrzymałam mandat radnej. Ja myślę, że ta kadencja będzie przede wszystkim będzie taką kadencją, w której możemy jako miasto skoncentrować się na pozyskaniu bardzo dużych środków europejskich na rozwój naszego miasta. Dla mnie ważne jest, abyśmy w dialogu i w dużym konsensusie planowali działania. Zdaję sobie sprawę, że reprezentując różne głosy mieszkańców, czasami możemy mieć różne zdania, natomiast uważam, że dojrzałość nas radnych powinna powodować, aby odrzucić wszystkie też te polityczne uwarunkowania i abyśmy w imieniu głosu mieszkańców potrafili w konsensusie podejmować decyzje na sesjach, a tak naprawdę bardzo dużo pracy w moim odczuciu jest właśnie na komisjach, jak również w tym czasie, kiedy radni spotykają się z mieszkańcami, wypracowują różne problemy, które później zgłaszają w swoich interpelacjach czy też zapytaniach. To jest bardzo ważna rola radnych. No a sesja jest pewnym podsumowaniem, kulminacją wszystkich działań, które w tym czasie między sesjami odbywają się. No, emocje są bardzo duże, ale bardzo pozytywne. Ja bardzo dziękuję mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta, że wybrali mnie na to zaszczytne miejsce bycia radną. No, czas pokaże. Wszyscy mnie pytają o program mój, który jako radna, czy miałam jakiś program i czy będę, co będę realizować. Ja będę realizować wszystko to, o co mnie będą mieszkańcy prosić, dlatego oni będą pisać mój program. Ja głównie stawiam na młodzież. Jestem nauczycielem od 15 lat przedmiotów zawodowych w zespole szkół na Struga i z młodzieżą pracuję, dlatego uważam, że młodzież jest naszą przyszłością i trzeba na nich stawiać. Wyrastam z Rady Dzielnicy i o tym nigdy nie zapominam, więc również dokończyć pewne sprawy w Starym Mieście, mam tu na myśli dzielnicę generalską. No i też różne nowe wyzwania, nowe projekty, o których już rozmawiamy w kuluarach z innymi radnymi. Na pewno też chciałabym wesprzeć głosowaniami te wielkomiejskie projekty duże, które mam nadzieję w tym roku nie tylko zostaną rozpoczęte, ale również zakończone. Układ, który powstał, a mianowicie z większą liczbą kobiet, mnie się szalenie podoba. No to jestem z tego znana, że jednak udział kobiet w Radzie na pewno otworzy trochę takie perspektywy na problemy, które być może, tak zwane problemy miękkie, które być może w tej chwili nie były podejmowane do tej pory, może z taką intensywnością, bo oczywiście starałyśmy się w Komisji Doraźnej dostrzegać różne sprawy, ale tutaj cieszę się na współpracę przyszłą z koleżankami z klubu Platformy Obywatelskiej, ale też
dostała się pani Małgorzata Basztabin-Jarosz, więc wydaje mi się, że też pani Izabela Król, więc wydaje mi się, że jest taka platforma, takie pole do tego, by tę perspektywę kobiecą trochę narzucić. Również kwestia wyborów przewodniczącej Rady. Przy całym szacunku do pana Łukasza Sowady, który uważam, że rewelacyjnie swoją kadencję jako przewodniczący i tę funkcję pełnił, no to też dla mnie jest to takie trochę światło w tunelu, że kobiety zostają na tym polu polityki, samorządu dostrzegane. No przede wszystkim to nie chciałabym zawieść tych mieszkańców, którzy oddali na mnie głos oraz tych, którzy nie oddali głosu, bo mieli inne lepsze kandydatury. Mam nadzieję, że wszystkie obietnice, które gdzieś złożyłam po drodze w czasie kampanii, zostaną spełnione. Chciałabym być na pewno blisko ludzi i dla ludzi. Chciałabym się spotykać z mieszkańcami, tak naprawdę wysłuchiwać, bo ich problemy i to, jakie mają oczekiwania, bo rzeczywiście podczas kampanii właśnie te rozmowy najwięcej mnie osobiście dały, ale też mam nadzieję, że zrozumieliśmy się wzajemnie, więc dialog, konstruktywna krytyka, wszystko jak najbardziej przed nami.